wygrał tutaj wspólnie. Zapraszamy wszystkich liderów. Dlaczego Grzegorza Brauna zabrakło dzisiaj na scenie? Takie pytania pojawiają się wśród sympatyków Konfederacji. Tu słyszę, jak przechodzę przez korytarze. Myślę, że Grzegorz Braun to nie może teraz z tej sceny zejść. Tam są cały czas skandowania, zdjęcia, kupa podziękowań, uścisków dłoni i przede wszystkim pokazania, kto jest jednym z tych najważniejszych liderów Konfederacji, czyli prezes naszej partii Korony, do której zapraszam, właśnie Grzegorz Braun. No właśnie, ale nie było go dzisiaj na scenie podczas konwencji. No mówię panu, tak jak teraz tam tyle, co odbyłam się zejść. Teraz to już jest po konwencji. No robimy, co możemy, prawda? Jako Korona jesteśmy partią mniejszościową w Konfederacji, o czym pewnie państwo doskonale wiecie. Mamy tylko jednego posła, jedynego Grzegorza Brauna. Dlatego jeżeli państwo chcecie, żeby takich sytuacji więcej nie było, bardzo prosimy o głosowanie na kandydatów Korony, nie na jedynki, nie na pierwszych lepszych, tylko właśnie szukanie kandydatów Korony, by Korona rosła w siłę, by Grzegorz Braun już nie był sam i by Grzegorz Braun było jak najwięcej Braunów w spódnicach, w spodniach, ludzi pokroju tego człowieka, bo my w Koronie jesteśmy ludźmi przede wszystkim ideowymi i niezłomnymi. Mieliśmy rację z pandemią, nie baliśmy się powiedzieć stop ukrainizacji Polski na ulicach polskich miast i trwamy w tym, co czujemy, że jest prawdziwe. Nie obchodzi nas poprawność polityczna. Dlaczego Grzegorz Braun nie wystąpił dzisiaj na konwencji? Według pana. To znaczy tak, jest niedosyt Grzegorza Brauna, zwłaszcza po tym, że teraz wszyscy, dokładnie wszyscy mówią Grzegorzem Braunem. Stop ukrainizacji Polski 14 lipca w zeszłym roku przedstawialiśmy, ja byłem wśród tych osób, które przedstawiały ten program w Sejmie. Stop segregacji sanitarnej. No wszystko to co było, tak by byliśmy w awangardzie. Dlaczego nie wystąpił? No trzeba by zapytać tutaj pana Krzysztofa Bosaka, pana Sławomira Mencena. Tak jak mówię, być może wtedy by wszyscy... Zbyt radykalne poglądy i chcą właśnie tą centroprawicę do siebie przyciągnąć. No dziwnych czasów dożyliśmy, gdzie ktoś, kto mówi prawdę i stoi po stronie prawdy, jest radykałem. Gdzie był Grzegorz Braun? Gdzie konwencja? Nie było Grzegorza Brauna. To proszę złapać kogoś tutaj z koalicjantów i zapytać o co chodzi, dlaczego. Ja mówiłem tak jak na początku, no byłaby konwencja Grzegorza Brauna. Konfederacja jest składającą się z trzech partii organizacją i Grzegorz Braun tutaj nieraz, mimo że nie wystąpił, nieraz otrzymał tutaj na scenie skandowane było jego nazwisko. Aplauz otrzymał. A pan ogólnie ma za złe organizatorom, Bosakowi, Mencenowi, powiedzmy wprost, to, że właśnie zabrakło Grzegorza Brauna na konwencji? Znaczy wie pan, jak będę miał za złe, to powiem to jednej czy drugiej osobie wprost. Pan wybaczy, że powiedzmy tutaj nie będę pana kanału traktować jako taki przekaźnik do podania moich myśli. To jeśli już, to takie uwagi będę tutaj tam podawał wewnętrznie. Co to się stało? Nie było na scenie dzisiaj Grzegorza Brauna, nie było pana? No ale tam nikogo nie było poza dwoma współczynnicymi, które są na wybory wybrani, więc... Młodość rządzi teraz partii, rozumiem. No i bardzo dobrze. Po to właśnie przekazałem przewodniczącą partii koledze Mencenowi, żeby młodość rządziła. W tej telewizji myślę, że
że mogę sobie pozwolić na taką dyrektywę partyjną. Szukajcie Państwo kandydatów Korony na listach Konfederacji. Już teraz spróbujcie się zorientować, kogo Konfederacja Korony Polskiej rekomendowała na listy Konfederacji. W każdym okręgu znajdziecie takich kandydatów. No i niektórzy z nich są nie bez szans. Nie bez szans. No i rzecz w tym, żeby te szanse wykorzystać. Żeby wygrać, trzeba kupić bilet na loterię i 15 października macie Państwo szansę ten bilet wygrać. No tutaj była ciekawa rzecz, była mowa na tej konwencji o takich istotnych sprawach, o tym, że w sprawie mniemanej pandemii nie pomyliliśmy się, w sprawie zagrożeń wynikających dla Polski z wojny Moskali z Ukraińcami. Nie pomyliliśmy się, wznosząc przed rokiem hasło stop ukrainizacji Polski. No i skoro tak, to możemy mieć ufność w opatrzności, że jeśli przyjdą, a przyjdą jakieś nowe wyzwania, jakieś inne próby, o których dziś nie wiemy, których dziś nie wymyślimy i nawet w najczarniejszych snach nie przyśnimy, może też uda nam się nie zawieść. Bo przecież i fałszywej pandemii, i procesu banderyzacji polskiej racji stanu myśmy nie mieli w naszym programie wyborczym. W 19 roku nie mieliśmy, nie czyniliśmy. No, może uda się za parę minut porozmawiać z Grzegorzem Braunem. Na razie nic nie słyszymy z tej strony, ale pewnie dźwięk dogramy. Myśmy się tego tak samo jak Państwo nie spodziewali. No i dlaczego udało nam się nie skrewić? Dlatego, że mamy zasady. Dlatego, że stoimy na straży własności, wolności i bezpieczeństwa Polaków. A stoimy twardo na gruncie cywilizowanych zasad. I dlatego nie musimy szczegółowo opracowywać mapy drogowej i planu gry, bo odnajdziemy się w tej grze, trzymając się zasad. Wiara, rodzina, własność, kościół, szkoła, strzelnica, mennica, stop segregacji sanitarnej, stop ukrainizacji Polski. No i zachwalam, każda pliszka swój ogonek chwali, zachwalam, że w statystykach sejmowych, gdyby się ktoś o to martwił, mam wraz z moim kołem najmniejszą zbieżność w głosowaniach ze Zjednoczoną Urzę Prawicą. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo. Możemy porozmawiać z maskotką Konfederacji? Jak ci jest? Ciepło, gorąco? Po polsku. No to jak można imię?